Witam Państwa. Nad tym miejscem nie sposób zapanować. Bo kiedy przekonałem sam siebie, że można ratować naród zamordowany, wiedziałem, że to miejsce musi powstać. To miejsce jest po to, by walczyć nie tylko z czasem, który przesłania wszystko, ale i z człowiekiem, który chce zapomnieć. Zmienia się czas, sceneria, słowa, ale emocje są te same i scenariusz tragedii, a nie drwinie. Czasami myślę, że to tylko wezwanie dla uświętej pamięci. Masz już zdanie, dzięki któremu możesz dać się zauważyć. Możesz tym zdaniem dać się poznać w ciemności, żeby cię nie wzięto za zwierzę. Masz zdanie, dzięki któremu możesz samemu sobie powiedzieć wszystko, czego nie możesz powiedzieć innym. Możesz wyjaśnić sam sobie, jak stoją twoje sprawy.
one. Zdanie do uników, proszę. Pozycja. Dzięki zdaniu możesz określić wszystko, co staje ci na drodze i usunąć to z drogi. Możesz spoufalić się ze wszystkimi rzeczami. Dzięki zdaniu możesz przemienić wszystkie przedmioty w zdanie. Dzięki zdaniu wszystkie przedmioty są ci przynależne. Dzięki zdaniu wszystkie masz zdanie, które możesz się wgryźć, kiedy jesteś głodny. Głodny. No masz zdanie, które się może wgryźć. Masz zdanie, gdy udawać na niech. Zdanie, by zwariować, by pozostać zdanie, żeby stać się.
zdanie, żeby zapłacić za widok. Zdanie do spacerów. Zdanie do zejścia z drewnianego pomysłu. Zdanie do spojrzenia w lewo. Zdanie do zachęty w prawo. Zaczynasz zwracać. Jesteś spostrzegany. Zdanie. Jeszcze cię nie boli. Słowo też nie. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że jestem Żydówką czy Polką. Niewątpliwie byłam rozmieszczonym żydowskim dzieckiem. Mój ojciec swoje we mnie przekonanie o naszej polskości. Mówił o sobie, że jest narodowości polskiej i wyznania mojżeszowego. Był polski patriotą. Już jako chłopiec uciekł do regionów. Nie przyjęto, bo był za młody. Śmierć Piłsudskiego przeżył jako osobistą stratę. Pierwszego dnia wojny ogolił po żołnierzu głowę i poszedł na ochotnika do armii bronić Polski. Tym razem też go nie przyjęto. Nie było broni dla tłumów zgłaszających się. Wrócił do domu, aby natychmiast przystąpić do organizowania kurwania rowów, do czego zachęcały władze. Rowy miały ochronić kraj przed armią hitlerowską. Później na apel władz wrócił do Warszawy, gdzie miała być koncentracja wojsk. Wrócił po kapitulacji Warszawy, przywożąc ze sobą ciężko chorego, najmłodszego brata mojej mamy, którego spotkał na ulicy niespotykanym zbiegiem okoliczności. Zaprowadził go do Toni, swojej kuzynki, której przebywał w czasie obręczenia. Tola, energiczna, przedsiębiorcza, umiała załatwić u Niemców paliwo i pozwolenie na przeniesienie chorego samochodem do Łodzi. Uratowała mu życie. Mama była Polką, katoliczką, z tradycyjnej grodą mieszkańską.